Dobra, o co gramy? O hamburgerach, Mac. Kto pierwszy zje 10 jaj, tak? I właśnie tego przecież możemy tu troszkę denerwować. To na miejsce. Andyk. Andyk na miejsce do siebie tam, no. A jeszcze się. Jakieś włosy na tym jajku, nie? No Andek ci tu przeszedł. Ja pierdolę, są jakieś żarty. Lecimy z tematem. Start. O, to! Ale mi serce bije. Widzisz? Ale boli. Ta woda mogła nie być niegazowana. Bo do tego pierdoli go potem. Ej, ale się prawie zżygałem na końcu. No. Już miałem to usta, już to musiałem połknąć z powrotem. Jest, tak masz? Wiem, no. Grałem ci z Bulgaria. Ale do tego maka trzeba skoczyć, to ja. Bo wygrał, nie? Ale wiesz, że nie będziesz w stanie. Co? Nie, czemu? Ja ci z Bulgaria zawsze wciśnię. Ale prawda. No. No już tam, a Barlinie sobie zajdą. To jest okropne uczucie, jak jest coś tak na hamach, nie? Tak. Ogólnie jadłeś coś dzisiaj, Diku? Jadłem. Jadłeś się nadanie? Jadłem piwo wypił. A sek? Nic. Nic, no. Jednak co jak się przygotowywał. Wodę piłem, żeby ściągnąć żołądek. A już dzisiaj. Układam, układam w tym. Bo jak on się zżyga, to ja za nim też. Nie masz... Nie to masz, to będzie remis. Bo jak to będzie? No wiem. Będzie remis. I to jest sposób, żeby wiesz, jakby ty czuł się słabszy, zbełtać się na chama przeżą. Bo ty widział, że mnie i tak rozjebie i tak? No, ale jest to taktyka. Już się zżygam tego psego. Prawda. Już głowa zaczyna boleć. To te antybiotyki z jajek. Jakby to zdrowy. Dlatego nie trzymam tak, żeby nie było śmiesznie. Naprawdę, ja czuję zagadzieszczy. I też podchodzi, nie? Chciałem się na ciebie nie patrzeć, żeby się nie zbył też jakby co. Ja chcę to wygrać. Ale teraz chyba dziku, nie? Ta woda cię zgubi. Za dużo, on za dużo chełsty bierze. Rozumiem, że delikatnie. Teraz miałem. Bo na czas to ci pomagało, ale teraz to już... No proszę. A ja mam nadzieję. Aż mi się przypomniało kiedyś sokiem, jak byliśmy mali. Taki zakład zrobiliśmy. Kto pije więcej wody? No i też piliśmy szklane, nie? No aż w końcu się wyrzekał się, nie? Też pamiętam taką cebulą. To pierogi były tego dnia. Dobra. Potem miałem przez kilka lat też wstręt do cebuli, nie? Ale już na szczęście jestem zdrowy psychicznie. Takie nam lego, tak się, ze którym z braci założyłem, kto więcej. Chyba 3 litry wypiłem. Na sprawa, tak, z kartonu. Teraz coś mi tak ćmi jakoś, kurwa, jakby nie wiem. Mnie też tak trochę mam, mroczki mam przed oczami. Naprawdę, czuję się jakbym, wiesz, miał zaraz odpłynąć, nie? Mnie trochę też tak źle się zrobił. A mnie nawet od tego zapachu tak, wiesz. To zaraz zapomnę. Prawda. No dziku, jesteśmy na równi. Czy jeszcze 15 jaj nie zjedliście? A ja ci mówiłem, że tak będzie, a ty... Kurde, no myślałem, że do tych 20 to spokojnie. Rafał, to nie jest tak, jak się wydaje. 15 jaj. Ja zacząłem. No dobrze, dobrze. Dziku. Bo zacząłem się wąchiwać te jaja, to jest gorzej. No nie, naprawdę już bardzo. Nigdy się nie wącha jaja. Cicho, ty jesteś cały pocany. Ty się świecisz w kamerze. Nie, ja się czuję jak chowię teraz. Naprawdę. No ale jak, antybiotyki ci pomogły. O, no, tak. Woda już jajami śmierdzi. Cisne. O, ja wiedziałem, że z żarciem to... To ja też. Ale mroczki mam dalej. On mi mówił, że są mroczki i mam mroczki.
Kaciam roczki. To po 16, 15 zjedliście, tak? Teraz 16. Chociaż on się nie boi całe jajo do mordy wstaje. Także nie wiem, czy wiesz, jak się zżygasz dziku, to jeszcze mi tego cheeseburgera. Przecież prawie szykałeś. Ale dwady jest. Nie puści kurwa i to. Jest kurwa se dobry, no? To to jeszcze wygram. O nie. Nie, dziku. Nie wygrasz tego. Za bardzo ci się już cofa. Chuj, ze złości się nie chce zażegać. Także to ja już jest jakieś takie odwrotne, takie kurwa... Smaku już ma. Ja już bym chciał się zżegać. Otwarć. Poczekam się. Już w ogóle nie mam... Mam blokadę w głowie, już nie chce mi się gryźć tego ani połykać, bo trzyma to w tej mordze. No, okay. Aby mieli, że? A palkole, żebym się tam zżygał. Nie jest tak łatwo tym jajami. Ja już jeba kurwa zatkałem, dlatego może się nie chce wyżygać. I to było przejebane, nie? No wiesz, palce tam ładuję. A tu wiesz, żygi wewnętrznie się buzują, ale... Jakaś blokada, nie? No, nie mogę. My nie umrzemy od tego? No nic, ale... Bardzo. No już mam ruchy teraz wolniejsze. No ja też się czuję taki właśnie taki mega ociążały. No. Jak się robi puszki i wkurwa ci klient na przykład? No z bukana. Ja ją w ścianę wkładasz? Nie w ścianę i wiesz. No. Potem po kilku latach tak kurwi. No. Nie wiadomo co tak kurwi. No nie. Puszka, puszka. Tak poddaj się, kurwa. No, co jak ma motywację, żeby... Ja już 3 razy przegrałem. No. No co? Brrrr. Boję się, że jak się zżygam, to przełagali się ze sobą. To go teraz, wiesz, napędza, bo się nie chce zesrać. No, Sarek, jesteś teraz do tyłu. No, teraz jakby pływa. Wypływa. Ognień. Nie mogę się... Ale pójdzie za... Długo. O! Poszło. Poszło. No, do chuja poszło. On chce je, a nie żeby. Ooooo. Nie muszę tego jeść. Z tego już nagraj to. Chyba. Ale weź to szybko. O ja pierdo. Kurwa, co to jest? Oprzy tego ma to za sobą. O ja pierdo. No teraz się to właśnie... Kurwa, krewny. To wygląda jak taka jajecznica, chuj taka. Daj to szybko wybrać. Masa jajeczna do kanapy. Tak ja wyglądam. Uspakany i upakany. No dobra. Lepiej się zacząłem czuć teraz. No, presja ze mnie zeszła. No. Moment, uwierz mi, momentalnie... Bo wiesz, że to ostatni jajko, ja tak to wiesz. Momentalnie nie mam tego spowolnionego tempa, co przed chwilą się czułem taki osłabiony, naprawdę. Tak, no, energia by we mnie wróciła. No bo wiesz, twoje ciało teraz mówi, dobra, ostatnie, wiesz, dam radę, nie? A tak to jest, wiesz, nastawiony byłeś na nie wiadomo jeszcze ile, nie? Jak on całe do mordy kładł, on to na języku wszystko czuł. Jest dużo lepiej i od razu mam takie, wiesz... Jestem żywszy, mam więcej sił, nie? Wiecie, taka masa była typowa. Ja nawet nie czuję, nie czułem posmaku, wiesz, żygów, tylko do jaja. Tak panie leciało, nie? Tak, no tak jak z jakiejś maszyny, wiesz co chodzi, nie? No i kaszankę robię. No dokładnie. Ej, dziku, cheeseburgera zjesz? Zjem na pewno. Dobra. Ej, może piwka? No z grzeczności nie odmówię. Koniec. To tylko
Dobra, teraz... Ale walka była dosyć taka trudna. Dobra. Trudna, to był chyba najtrudniejszy pojedynek. No, taki męczący, taki... Musiałeś się mocno zaangażować też psychicznie w to. I fizycznie. No. Ale to żyranie było takie intensywne, takie mocne, nie? Takie... Aż mi się podobało. Mam obrzydzenie, ja nie wiem, czy ja gotowany jajko jeszcze będę jadł kiedyś. Ja w święta... Na pewno, ale... Ja w święta chyba nie wierzę. Nie, to się dwa tygodnie, coś wiesz, zapomnij. Ja, już teraz są święta. No, sorry, dzisiaj są święta, no, to już dziś, to już zarujałeś się święta. No, już... W ogóle co my robimy u ciebie, sobie święta? od rana. To od razu po rezurekcji, no. Śniadanie, nie? Po rezurekcji. Wszystkie poświęcone, tak? Idę, jak, tak. Wiesz, jak, z koszykami, dostanę jajko. Dziesiąt jaj. I piwko. No. Co, oficjalnie. Myślę, że oficjalnie wygrałeś. Gratuluję ci. Dziękuję. Wygranej. Taktykę miałem dobrą. Mielić i za językiem. Jakieś naczynko mi pękło w oku, bo mam takie, zobacz. Od jaja? Myślę. Odżygania. Odżygania chyba, nie? A mocno? No takie jest dosyć mocno. Nie stresujcie.